No? Szpaku? No? O, gruuu, jest? Ojej. Wchodzimy na górę. Rachunek za prąd. No co tak się rozgadałeś, no? Narzekasz? A? Tak? No powiedz tatusiowi coś. Gdzie jedziemy? Okej. Witam serdecznie, Mariusz Pakowski, Filipiny, Carmen Bohol, Vanessa w szkole. O, kapcie mi zniknęły. Chata wolna, można robić dzieci. No i drugie klapki mi zginęły z drugiej strony. Ja nie wiem, oni jedzą te klapki czy co? Chyba tak, no bo jakieś stare znalazłem. I brudne. Odpowiem na kilka pytań dzisiaj. Beata pyta się, czy nie tęsknisz za imprezami, za życiem, jakie wcześniej miałeś? Na pewno wspominasz. Ale czy to jest to, co do końca życia chcesz mieć i się zestarzeć na tej wiosce? Wiesz co, nie wiem, co życie przyniesie. Nie wiem, czy będziemy tu. Mi się wydaje, że nie będziemy tutaj cały czas mieszkać. Z czasem pewnie się wyprowadzimy gdzieś na swoje. No, ale raczej bym wolał takie życie prowadzić, jak teraz prowadzę, gdzieś z dala od miasta i ciszy, spokoju, jak dzieci pozwolą. Co ambak? Jak mnie zaczepia, ambak? No. Oj, mordeńko. Czy tęsknię za życiem, jakie miałem wcześniej? No nie, nie tęsknię, słuchajcie. Jak ja tutaj przyjechałem, to miałem 36 lat chyba, tak? No więc taki jeszcze wiek do zabawy, teraz już 43, to już nawet jakbym wpadł w takie życie, jak żyłem wcześniej, to już nie ma człowiek tyle zdrowia, co miał wcześniej, nie? Takie imprezowanie to też trzeba mieć zdrowie. Nie tęsknię za takim życiem, ale zdarza się, że wspominamy sobie, jak się spotkamy z kumplami w towarzystwie. No to są takie czasy, które będę po prostu wspominał fajnie, no kiedyś jak dożyję mu jest może starości, to człowiek usiądzie w fotelu i sobie kurczę przynajmniej powspomina, a jest co. No nie, teraz jest tak jak jest i niech tak zostanie. Nie chciałbym wrócić do takiego życia, nawet jakby mnie Danika kiedyś, nie wiem, kopnęła w tyłek i kazała się wynosić stąd, to nie wróciłbym do takiego życia na pewno. Imprezowania. Bardziej wtedy bym się skupił, nie wiem, na podróżowaniu. Po prostu spakował plecak i ruszył w świat, nie? A na pewno na imprezy to już bym nie latał. Tu jest fajny komentarz. Tu ktoś mieszkający na Filipinach napisał. O, idzie mój Maruda. Chłopie, psy przywiązane do drzewa. A jest takie. Ojej. Co ty pokazujesz? No, okej, polacją. Ja jak idę do Mall of Asia in Pisae, no byłem tam. Czy Clark Angeles, też byłem. To widzę ludzi z psami, które mają pieluchy Pampers. Czy w Polsce psy też noszą pieluchy Pampers? Narzekasz na komentarze, ale sam jesteś winny, bo pokazujesz ludziom tubyską wiochę, a nie prawdziwe Filipiny. I to miało właśnie wpływ na to, że przeczytałem ten komentarz, że kolega pisze prawdziwe Filipiny. Jakby ktoś przyjechał do Polski, byś pokazywał podrzeszowskie czy białostockie wioski, zamiast pokazać Wrocław, Trójmiasto i Szczecin. No się z tobą, Chris, w ogóle, ale to w ogóle nie zgodzę, dlatego że Filipiny wyglądają tak, jak ja je pokazuję, na takiej właśnie wiosce. I większość Filipińczyków żyje właśnie tak, jak my tutaj żyjemy. Skromnym, takim prostym życiem. To, co ty tam widzisz w Manili, to naprawdę niewiele osób żyje. I to nie są prawdziwe Filipiny, to, co ty tam widzisz. Pojeździ trochę po Filipinach i wtedy pogadamy. Bo podejrzewam, że tylko pojechałeś do Manili i mówisz, jak prawdziwe Filipiny wyglądają.
Ja zwiedziłem Filipiny, trochę zwiedziłem, trochę miejsc zobaczyłem i Filipiny wyglądają tak, jak ja pokazuję. No oczywiście pokazujemy wioskę, życie na wiosce, tak? Ale no, są piękne plaże, piękne widoki, piękne wodospady. No, czekajcie. O, podłączony do cycka. I cisza, spokój. Nie rozumiem, dlaczego ten facet chciał sprzedać służbową kartę SIM. Przecież jak się zwolni z firmy, to nie była mowa o karcie SIM, tylko o karcie ATM do bankomatu. Wodę nosi. Co tam, Omboń? Co tam? Koty wczoraj tutaj walczyły w nocy. Coś się zaczyna drapać znowu. Albo wygłupiać, nie wiem. Ile będziecie płacić za rok nauki? Wiesz co, płacimy miesięcznie 750 peso. Danika, is 750 peso per month, yeah? For Vanessa School? 700? And how much is later? 700. In the next year? No, Danika nie wie, co będzie w przyszłym roku. Na chwilę obecną kosztuje takie prywatne przedszkole 700 peso na miesiąc. Mario, czy znałeś angielski przed wyjazdem do Anglii? Czy tam się nauczyłeś? Tam poszedłem do szkoły i się tam nauczyłem. Znaczy, miałem w ogóle taką koleżankę Ewelinę. Ewelina Rawa. Pozdrawiam Ewelina, sąsiadka moja. I powiem wam, że jak pojechałem, to angielskiego praktycznie w ogóle nie znałem. I Ewelina bardzo dobrze mówiła po angielsku, ale to bardzo, bardzo. No i ja się uczyłem od Eweliny, ale takiego praktycznego angielskiego, czyli jak powiedzieć to, jak tam, to potem się zacząłem tych słówek trochę uczyć, chociaż to było bez sensu, te słówka. No i potem miałem jakiś tam zarys, no i pracowałem 3 lata między Angolami tylko, nie było w ogóle żadnych Polaków tam w firmie, gdzie pracowałem. Byłem sam, jeden, jedyny. Tam się więc osłuchałem, no i miałem jakąś tam wiedzę, ale nie mogłem tego wszystkiego sobie poukładać. I dopiero jak poszedłem do szkoły w Anglii, to dopiero wszystko mi się tam poukładało i zacząłem mówić normalnie. I teraz tak, jak ten mój angielski teraz? Teraz jest tragiczny, ale dlaczego? Się zastanawiałem, słuchajcie, Filipińczycy w ogóle inaczej mówią po angielsku, w ogóle inny akcent mają. Jak przyjechałem tu, miałem angielski akcent. A po jakimś czasie ten akcent filipiński, czyli taki beznadziejny, no nawet nie amerykański, no taki dziwny mają Filipińczycy akcent. No i ja ten akcent złapałem. Plus, no nie wiem, przestałem mówić dobrze po angielsku. No nie wiem, z czego to się wzięło. Może dlatego, że z Polakami siedziałem cały czas, spędzaliśmy czas, te pierwsze lata cały czas. Nie wiem, jakoś chyba wydaje mi się, że lepiej mówiłem po angielsku, dużo lepiej niż zanim przyjechałem na Filipiny. Słuchajcie, ja nie mam problemu się dogadać, z każdym się dogadam po angielsku. Przecież mam też kolegów Australijczyków, Kanadyjczyków, z nimi rozmawiam, czy Amerykaninów i z nimi prowadzę rozmowy i jest wszystko okej, okay, więc się rozumiemy i to jest najważniejsze, nie? No, ale mój angielski pozostawia wiele do życzenia. Danika próbuje Olivera położyć spać, więc cicho będę. Mario, co u Igora? Powiodło mu się zrobić jakiś wywiad, kibicuje mu i jego żonie. Wiecie co? Igor z kim go wyjechali zaraz krótko po tym filmie. Tak mi się wydaje, bo tam spotkaliśmy się z Leszkiem jeszcze. Jest to nagranie, że wtedy co Leszek kamerę mi dał. Tą, którą teraz nagrywam zresztą. Jakoś krótko po tym filmie wyjechali, nic nie powiedzieli, tam jakieś ważne sprawy ich przyciągnęły z powrotem do Holandii. Już to nie chcę zatłumaczyć, o co chodziło, ale musieli po prostu pojechać, więc nie ma już na Filipinach ich dosyć długo. A szkoda, bo przyjeżdżamy często tam przez te ich miejsce, gdzie mieszkali, w Klarin mieszkali, tak? Co ty tam robisz na tych Filipinach? A w hamaku leżę i odpoczywam. Cześć, a co powiesz o Damianie Drążek? Co się dzieje u Homesa w kasynie, bo chyba nie widać go
ze streamami, pozdrawiam. Z Homesem pisałem parę dni temu, więc wszystko u niego ok. Wszystko u niego ok. A co do temat Damiana mam powiedzieć? Nie mam nic do powiedzenia, to o Damianie, to musi, o Damiana musicie się pytać jego. Czy na waszej wyspie są wulkany? Nie ma, tu nie ma. A ten, co ostatnio wybuchł, to tutaj niedaleko na Negros Occidental, niedaleko od nas. Maryś, dlaczego nie zdarzyło się, abyś zabrał na wycieczkę brata Daniki? Przecież podkreśla, że jest dobrym człowiekiem, pomaga wam w domu i go... Tak, jest bardzo dobrym gościem. Dlatego, że ktoś musi zostać w domu i zawsze tak pada, że on zostaje. Danika, why your brother is not going with us if we're going for a trip? Why never want to go? I don't know why he's not going. Because his girlfriend don't want him. What? Słuchajcie tego. Okay, tell me why brother, your brother don't go with us. Jego dziewczyna nie chce, żeby on jeździł z nami. Why she don't want? Ma być cały czas na telefonie i nie wolno mu nigdzie jeździć z nami. So he cannot go because she not allow him to go. Yeah? She's crazy. Very crazy woman. Oni cały czas siedzą na telefonie. Non stop, 24/7, ha? Huh? Telefon cały czas, nawet jak śpi, to jest cały czas na połączeniu. Kładzie na jego twarz, żeby było widać. A jak wyłączą prąd, czy internet na chwilę, to potrafi w nocy dzwonić, aż odbierze telefon, żeby włączyć, żeby był na połączeniu. Ona go chce cały czas obserwować. No wariatka. No. Ja bym z taką kobietą nie był nawet jednej minuty. Nawet jednej minuty. Ale jak jemu to pasuje?